Szanowni Państwo, przechodzimy. Stwierdzam, że oczywiście uchwała na druk nr 3 została przyjęta. Przechodzimy do druku nr 4, projekt uchwały zarządu. Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego w Wniosku Uzyskania i Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę pana przewodniczącego Janusza Mieczysława o zreferowanie. Projekt zarządu. Opinie się pozytywnie. Wiecie działki nr 388, bo powierzchni 150 tysięcy hektara położony w Krakowie Wyciąskiej obręb 31 jednostkach gminnych na nowo celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczone jako działki nr 387 o powierzchni 7629 hektara. Jak Państwo widzą z tego co przeczytałem, niewielki skrawek, bo 1,5 ara zostaje dopełnieniem do działki, która liczy już w tym momencie 76 ponad arów i niejako po rysunku sprawa się wydaje jednoznaczna, bo jeżeli mamy tutaj u góry w poziomej pasie drogę wyciąską, na żółto jest ten fragmencik trójkąta zaznaczony, że to jest ten obszar, który jest przyłączany celem poprawy warunków zagospodarowania tej dużej działki z domem, tutaj, gdzie ten 58 jest numerek, to jednoznacznie z tego wynika, że tutaj nie ma żadnych jakichś historii ukrytych i w zasadzie historia się powtarza tak, jak wielokrotnie żeśmy procedowali, to dopełnienie, jako dopełnienie i tutaj nie ma żadnych komisji wątpliwości. Uwzględnię 7 głosów było za. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała druku nr 4 została przyjęta.